dobra, dobra, włączyłam właśnie odkurzacz, robocika, hienika i będzie leciał z tematem. Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, u mnie, że się wspieramy, oglądamy i jest fajna taka YouTube'owa rodzinka. Słuchajcie, dzisiaj tak mi szybko zaczął czas po prostu lecieć. Spędziłam trochę czasu rano przy komputerze, musiałam poogarniać, wiecie, maile i te sprawy i zanim się nie obejrzałam, po prostu czas pędzi jak szalony, że słuchajcie, umyłam sobie włosy, szybko je wysuszyłam i nawet nie zdążyłam ich tak naprawdę wyprostować, więc mam takie naturalne włosy, absolutnie nieprostowane, ale może i dobrze, słuchajcie, trochę sobie przynajmniej odpoczną, a nie wygląda to aż tak źle. Nie są aż takie puchate, a to wszystko zasługa mojego Sebastiana, który robi mi nie dość, że fajny kolor, fajną fryzurę, to jeszcze zabiegi pielęgnacyjne, no i wiecie, moje zestawy od Kerastase, które kocham i nie użyję już nic innego, także to na pewno też sprawka, że moje włosy kiedyś, jak je wysuszyłam, to po prostu było takie istne siano i potrzebowały prostowania. Teraz natomiast, słuchajcie, bez prostowania też nie wyglądają źle. Także słuchajcie co, zapraszam na kolejny dzień z nami, dzisiaj będzie domowo, może uda nam się wyjść na szybki spacerek, ale jest wietrznie, więc pewnie nie zabiorę ze sobą aparatu, no zobaczymy. Mam nadzieję, że miło spędzicie razem z nami czas, no i co, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, w tle gotują się ziemniaczki, także możecie usłyszeć. Ja natomiast, proszę bardzo, pożyczyłam dzisiaj kawę od mojego taty, bo mama pije kawę z ekspresu. Rozpuszczalną, tak, bo ja, rozdziawa, zapomniałam kupić sobie kapsułek. Rozumiecie taką sytuację? I po prostu kawa rozpuszczalna, jak kiedyś w Londynie piłam, tak teraz smakuje mi jak jakaś woda z kawą, nie wiem, cokolwiek to jest, no ale muszę się czymś ratować. Zaraz zasiadam, zamawiam kapsułki, tylko także myślę, że jutro już powinno u mnie być, albo pojutrze, no więc na razie raczę się rozpuszczalną. OMG, i wszędzie kicia kocia. Moi drodzy, ja właśnie robię obiad, dzisiaj będą udka z kurczaka, z majerankiem, z ziołami. Takie fajne. Tutaj Lileczka właśnie wróciła ze spaceru i je swoją nagrodę, kosteczkę. I zrobiłam, słuchajcie, surówkę, por, jabłko, marchewka, troszkę majonezu, troszkę jogurtu naturalnego. My lubimy pora, często jemy właśnie z jogurtem naturalnym albo z jajeczkami, to zależy. Naprawdę wariacji jest mnóstwo. Natomiast dzisiaj bardzo mi się chciało właśnie por, świeża marchewka, jabłuszko, odrobina jogurtu naturalnego i majonezu. Słuchajcie, przyszła do mnie paczuszka z Haiem, także pewnie sobie za chwilę razem ją otworzymy. Dobra, słuchajcie, jestem, otworzymy sobie paczuszkę z Haiemu i słuchajcie, powiem wam szczerze, że nawet nie jest tak źle. Dzisiaj ta, którą rano piłam, to taka totalna wyszła byle jaka, natomiast ta jest nawet aromatyczna także, ale bardzo wiele z was też zadaje mi właśnie pytania o to, czy nie chcę zmienić ekspresu tego z Nespresso kapsułkowego na ekspres po prostu normalny do kawy ziarnistej. No nie, ja uwielbiam Nespresso, uwielbiam te kawy, ta kawa mi bardzo smakuje. Moja mama ma normalny ekspres do kawy ze spieniaczem, mleka itp. itd. I nie, 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 nie. Najbardziej, słuchajcie, zdecydowanie smakuje mi moja kawa kapsułkowa Nespresso. Jest po prostu rewelacyjna. Słuchajcie, obiadek zrobiony, udka z kurczaka gotowe, suróweczka gotowa, ziemniaczki gotowe, więc bardzo się cieszę, że się z tym wszystkim uporałam, mimo tego, że tak jak wam wspominałam, no trochę mi się dzisiaj zeszło, trochę przy komputerze miałam pracy. Otworzymy sobie już, tak jak wam mówiłam wcześniej, teraz tą paczuszkę i powiem wam też o fajnej stronie cashback, ale to za chwilkę, za sekundkę. Tipli, kojarzycie na pewno, bo już u mnie na kanale o Tipli była mowa, także najpierw otworzymy sobie paczuszkę, później wiecie, ramciamciam, lecimy dalej z vlogiem, a później opowiem wam właśnie, bo może jeszcze co, bo niektórzy z was nie wiedzą o takim serwisie ze zwrotem gotówki. No dobra, słuchajcie, otwieramy sobie paczuszkę z Haiemu i słuchajcie, to będą zakupy dla Leo, dosłownie trzy rzeczy, cztery, bo zamówiłam mu jeszcze takie tatuaże, wiecie, zmywalne tatuaże z Spidermanem, ze Spidermanem, także za chwilę wam pokażę. Wzięłam mu skarpetki i słuchajcie, te skarpetki są na rozmiar 28-30, Leoś nosi 30, ale one są jakieś ogromne, zobaczcie, naprawdę są ogromne. No on cały czas jeszcze nosi te stopki, wiecie, króciutkie, natomiast już na jesień, zimę potrzebuje większych, ale one są jakieś ogromne, serio, nie wydaje wam się, że te skarpety są po prostu jakieś ogromne? No zobaczymy, euro 28-30, także powinny być dobre.
No przynajmniej będzie mu ciepło, bo są takie dość wysokie, także taki oto komplet skarpetek. I słuchajcie, jak zobaczyłam na stronie H&M tą bluzę, to stwierdziłam, że teraz ten cały okres przed Halloween, no zobaczcie, nie mogłam się powstrzymać, także taką bluzę Leosiowi zamówiłam z dyniami, no jest świetna, myślę, że mu się bardzo spodoba i cały ten okres do Halloween będzie mógł sobie nosić po prostu do przedszkola, fajny, przyjemny materiał, no i zobaczcie, tylko spójrzcie na te dynie, dzisiaj jak wróci z przedszkola, to mu pokażę, ale myślę, że będzie zachwycony, bo on uwielbia ogólnie motyw dyń, uwielbia dynie, więc będzie na pewno zadowolony. A i to są te tatuaże, słuchajcie, co mu jeszcze zamówiłam, prezentują się tak, one były właśnie też na stronie H&M. O, proszę bardzo, więc też dzisiaj jak wróci z przedszkola, to taką niespodziankę będzie miał i w ogóle słuchajcie, Leoś bardzo ładnie uczy się angielskiego, przychodzi do domu i wszystko powtarza, mówi dzisiaj ciocia mówiła, użyliśmy takiego słówka, takiego hello, bye bye i mówi do mnie, mamo, jestem hungry. Ja mówię, słucham, mamo, jestem hungry. Ja mówię, a co to znaczy, jestem głodny? Także słuchajcie, uczy się, uczy. I tak, Leoś teraz, jako że jest bardzo cały czas deszczowo, taka pogoda byle jaka, chodzi w kaloszach, ma też butki na zimę, ma też butki takie fajne, krótkie adidasy, wodoodporne, ale ja potrzebowałam takich wysokich adidasów, wiecie, i znalazłam w H&M-ie i bardzo mi się spodobały. Tak, to jest to, już Wam pokazuję. Rozmiarek 30, one są ocieplane i tylko spójrzcie, jakie fajne są. O, jak mi się spodobały. Były jeszcze czarne, słuchajcie, były jeszcze takie kamelowe, ale stwierdziłam, że wiecie, jak to z dzieckiem. Białe odpadają, takie rude kamelowe też odpadają, bo to czy wejdzie gdzieś w kałuże, czy błoto, to zaraz wiecie, co się będzie działo, więc postawiłam na takie, już Wam pokazuję, odblaskowe, szare, no cudowne są, ale będzie super sobie śmigał i zobaczcie, teraz to takie przejściowe buciki, ostrość, halo, ostrość, takie przejściowe buciki, teraz do noszenia, one są wodoodporne i zobaczcie, mają tutaj też takie futerko i one kosztowały, kurczę, stówkę chyba, 99 zł, tak mi się przynajmniej wydaje. I patrzcie, prezentują się tak. No Leo bardzo lubi nosić, słuchajcie, spodenki dresowe na gumkach, więc takie wysokie adidasy fajnie się sprawdzą, więc mamy kalosze, mamy już buty na zimę, a myślę, że teraz do śmigania jeszcze do przedszkola takie mu się przydają, przydadzą, tym bardziej, że wiecie, oni jeżdżą samochodem z Krzyśkiem, więc, więc myślę, że spoko. Naprawdę fajne. Także to są zakupy z H&M-u, nic dla córci, nic dla mamusi, wszystko dla Leosia, ale on akurat tego potrzebował i zobaczcie, to jest rozmiar 30, a te skarpety są naprawdę ogromne, więc nie wiem, sprawdzimy sobie. Także to co? To tyle, jeżeli chodzi o moje zamówienie z H&M-u, ale buty, sztos, po prostu taki fajny kolor, super, naprawdę, bardzo mi się podobają, w ogóle rozmiar 30, powiem Wam szczerze, no już taki duży chłopak, szok. No dobra, kochani, słuchajcie, ja zaraz Wam pokażę w ogóle stronkę Tipli, bo pewnie będziecie zainteresowani. Natomiast na samym początku chciałam się Was zapytać, czy Wy w ogóle korzystacie z serwisu Cashback, czy znacie Tipli. Powiem Wam szczerze, że niezła sumka z takich zwrotów gotówki może się uzbierać. Ja już od jakiegoś czasu używam i powiem Wam szczerze, jestem zadowolona, bo oni mają naprawdę mnóstwo sklepów, przynajmniej prawie wszystkie te, w których ja robię zakupy. I jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że na dole w opisie macie specjalnie wygenerowany link i przy Waszej pierwszej rejestracji macie 15 zł, więc super. Sprawdźcie sobie koniecznie ten link, kliknijcie, zarejestrujcie się i macie 15 zł przy Waszej pierwszej rejestracji specjalnie od nas. No i słuchajcie, później Wam pokażę w ogóle, jak wygląda strona, jak się szybko można zalogować i jakie sklepy możecie, słuchajcie, tam napotkać. Wchodzicie przez stronę Tipli w swój ulubiony sklep, przekierowuje Was i śmigacie, robicie zakupy, a później gotówka, zwrot wpada na Wasze konto, więc naprawdę bardzo sprawnie i szybciutko. No dobra, dobra, kochani, jesteśmy już na stronie Tipli i zobaczcie, zwrot pieniędzy za zakupy w internecie. Także to jest super, bo odwiedzacie przez Tipli swój ulubiony sklep i tak jak Wam mówiłam wcześniej, po zakupach otrzymujecie część wydanych pieniędzy z powrotem. I tutaj mamy, słuchajcie, aż 754 sklepów internetowych. Nic prostszego, słuchajcie, tutaj sobie wchodzicie, zaraz Wam pokażę,
O, proszę bardzo, zacznij zbierać zwroty za zakupy i logujecie się albo rejestrujecie. Rejestracja jest oczywiście bezpłatna i przeglądacie sklepy, które Was interesują. Zobaczcie, mamy tutaj AliExpress i wszystkie zagraniczne sklepy. Mamy tutaj Modę, Orsay, Answer, Deichmann, Obuwie, Allegro, Uroda i Zdrowie, Dom i Ogród, super, bo jest nawet RTV Euro AGD. Jest coś dla zwierząt, dla mam i dzieci, co mi się bardzo spodoba, że jest właśnie Allegro, Bonprix, Smyk, także 5-10-15, tak naprawdę wszystkie super sklepy, mamy pyszne.pl, Pizza Hut, także każdy znajdzie coś dla siebie i tak jak już Wam mówiłam, słuchajcie, w opisie znajdziecie link, który przekieruje Was do rejestracji i przy pierwszej rejestracji macie od nas 15 zł. Chodzimy tutaj, zobaczcie, tutaj pokazuje się Wam, jaki zwrot w danym sklepie możecie mieć. Wchodzimy sobie w Smyka, proszę bardzo, kup teraz, chcę otrzymać zwrot i robimy zakup. Wyszłam na mały obchód, słuchajcie, na taras. Powiem Wam szczerze, że padało, ale przestało póki co. Jest pięknie, ale powietrze jest takie, wiecie, jesienne dzisiaj. Dzień ta stoi. Wrzos też jest, chociaż dzisiaj w nocy tak lało, słuchajcie, takie wichury były, wiatry, ale wszystko jest w dobrym, najlepszym porządku. Teraz Nelcia będzie robiła czytu czytu, kicie kocie, uciekła. Co ty tu przyniosłaś? Te będziemy czytały, którą wybierasz? Aha, dobra, czekajcie, o tą mamie dasz, dobra. Kicia kocia to moje, to co, tą będziemy czytać, tak? Kicia kocia, ojej, ojej, słuchajcie, nerwem mnie rzuca książkami, wiecie, chce mi podać i rzuca, tak? Proszę bardzo, jaką mam dobrą rękę do kwiatów, ha, 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 bardzo śmieszne, my zawsze proszę mamę, żeby mi powiedziała, jak to o takie kwiaty się dba, no bo jak wiecie, ja niestety ręki do kwiatów nie mam, ale spójrzcie, jak one się pięknie rozrastają, więc jak mama tylko do mnie przyjdzie, to od razu, wiecie, ona się zna, ramciam, ciam, podleje, ale patrzcie, no po prostu wyglądają pięknie. Wow. My już, kochani, po obiedzie z Nel, zaraz będzie Krzysiek i Leo i słuchajcie, będziemy zmieniać uchwyty w kuchni, w szafkach kuchennych, także pokażę Wam, na jakie się zdecydowaliśmy. Mamy teraz takie srebrne, będziemy zmieniać na czarne matowe, także my po obiadku czekamy na Krzyśka, na Leo, no i dzisiaj Krzysiek się zaoferował, że co? Że zrobi po prostu, marcie, kicia kocia pobiegła, że zrobi te uchwyty wieczorkiem, jak już dzieci pójdą spać, więc myślę, że taka mała metamorfoza się zrobi. Kilka rzeczy też będziemy chcieli pozmieniać w kuchni, ale to na pewno Wam jeszcze o tym powiem. Patrzcie, chyba moja kicia kocia. W ogóle kicia kocia, jak to fajnie brzmi. Zaraz będzie szła ze swoimi książkami. Ona jest teraz na etapie właśnie czytania książeczek i serio, naprawdę, zobaczcie, idzie. Gdzie ona jest? Tu już przebiegła, nie zauważyłam i ona nosi książki cały czas. Cio! Gdzie jest kicia kocia? Pokaż, daj mamie kicie kocie. Gdzie jest kicia kocia? Przyniesiesz mamusi? Mami! Dziękuję! Uhu. Co ty tu przyniosłaś? Książeczkę? A daj jeszcze mamie książkę. Jaką masz tam książeczkę? Nel? No, hit, kochani, hit u nas cały czas. Na propsie, kicia kocia. Jest i tata. Cześć. Krzysiek kupił, tak jak Wam mówiłam już, te, jak to się nazywa, uchwyty? Uchwyty, tak. I będziemy dzisiaj działać. Tutaj mamy pełno uchwytów, także później Wam pokażę. Zobaczcie, jaką Leoś przyniósł piękną wiewiórkę z przedszkola. Jest przepiękna, będzie tutaj stała na stoliku sobie, piękna. My teraz z Leosiem będziemy przeglądać jego pracę z przedszkola. Jak te tatuaże, fajne? Tak. To trzymaj, cieszysz się? Fajna niespodzianka? Tak. I teraz to. Pokaż. O to. Wow. Ona ma taką guszkę, on ma taką. I kolorowe listki, tak? Tak.
Ale powiem tak, makaron. Super, ale to mi się najbardziej podoba, bo tutaj są złote minki. Złote minki. A to srebrne. Ale te jakie fajne naklejki zrobiliście. No, tylko tego się ciężko. A tego łatwo. Super, bardzo mi się podobają te prace. A tam Nelcia rozmawia z tatusiem. A tam on jest zabity. Łomatko. A fajnie było dziś w przedszkolu? Tak. Super z chłopakami? Tak, a to duży chłopczyk. No, widzicie? Ale to jest hit. Który wybierzesz dzisiaj, zrobimy? Który sobie byś wybrał z tych? Ale to jest tylko ten Spiderman, ten i ten? No tak, tutaj masz też inną pajęczynę, jeszcze taki jest. Którego dzisiaj? Dzisiaj... ten. Dobra, super. To dziś wieczorkiem zrobimy sobie ten. A jutro? O, codziennie będziesz robił teraz tatuaże. A pojutrze? Ten. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién?